razem Tomasz Krzeszewski w hali Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji nie miał napisu na koszulce Kondo Hotel Smorlino Ostróda, napis Polska. Z orzełkiem na piersi wraz ze swoimi podopiecznymi z kadry walczył w meczu eliminacyjnym Mistrzostw Europy. MLKS Ostrudzianka wielokrotnie organizowała w Ostródzie międzynarodowe mecze tenisa stołowego. Dzięki temu, że w mieście od kilku lat mamy zespół, który gra w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce, a przede wszystkim ludzi, którzy świetnie to wszystko organizują, po raz kolejny mogliśmy podziwiać najlepszych tenisistów. 4 września, wchodząc na mecz i kupując Gazetę Olsztyńską za 2 lub 5 zł albo wykupując specjalne cegiełki, kibice wsparli akcję zbiórki pieniędzy na dwoje dzieci, które zostały poszkodowane w lutowym pożarze po wybuchu gazu w ich domu przy ulicy Gizewiusza. Spotkanie Polska-Włochy było najważniejszym w tym roku na Warmii i Mazurach meczem tenisa stołowego. Zwycięsko mecz rozpoczął popularny Wanci, który bez najmniejszego problemu pokonał swojego rywala 3-0. Na moment kibiców zasmucił przy tenisowym stole Robert Floras, który uległ Włochowi 0-3. W Ostródzie kibice mogli podziwiać przy tenisowym stole umiejętności Bartosza Sucha. I choć pojedynek obfitował w 5 setów, w ostatnim lepszy okazał się Such, wygrywając 3-2. W swojej drugiej grze Wanci uległ zawodnikowi, który wcześniej pokonał Roberta Florasa. Spotkanie rozstrzygnęło się dopiero w 5. grze. Robert Floras zrehabilitował się za wcześniejszą porażkę i swój mecz wygrał 3-0. Całe spotkanie zakończyło się zwycięstwem podopiecznych Tomasza Krzyszewskiego 3-2. Był to inauguracyjny pojedynek eliminacji do drużynowych Mistrzostw Europy, które odbędą się w 2013 roku w Austrii. W grupie Polacy zmierzą się jeszcze z reprezentacją Danii i Turcji.